To, co trzymam w ręce, jest to jak najbardziej prawdziwa, żywa, czarna, lśniąca, przepiękna wdowa. Ba, tych wdów jest jedna, druga, trzecia, czwarta, tam są jeszcze cztery, tam jeszcze jest więcej. Tych wdów ostatnio narobiło mi się dość sporo i wszystkie te piękne wdówki trafiły do mnie dzięki uprzejmości Jarka z Tarantula Home, któremu narobiło się ich dużo, no i zaproponował po prostu, że wylądują u mnie, a przynajmniej no, kilka z nich. No i skoro te wdowy do mnie trafiły, to pomyślałem, że można by nagrać film, jak to jest z hodowlą takich właśnie dziwnych, nieptasznikowatych pająków, które z pozoru mogą się wydawać bardzo groźne, śmiertelne i tak dalej, bo zaraz ktoś tu powie: to znaczy, że jesteś debilem. Zwariował, przytargał jakieś cholerstwo, zaraz to się rozpełznie po całym bloku i wszyscy umrzemy. W sumie tak może być. Nie no, żartuję, oczywiście tak się nie stanie. Zacznijmy może od małego wprowadzenia. Wdowy na moim kanale wcale nie są wam obce, a przynajmniej widzom, którzy śledzą ten mój cały kanalik od jakiegoś tam czasu. Tu na przykład jest Latrodectus Hesperus, która to wdowa już wielokrotnie była przedstawiana. To jest przepiękny stwór. Naprawdę majestetycznie, ja uwielbiam to, jak ona poluje, jak zaplata tę swoją ofiarę. Zresztą tak jak robią to chyba wszystkie wdowy, tak mi się wydaje. Także ten pajączek jest wam znany i trochę kurzu tu jest, no nic. Natomiast jest to tylko jeden z gatunków wdów, a tych gatunków mamy sporo, ile pamiętam, kilkadziesiąt, tam jakoś 30 czy coś takiego. To, co przyszło do mnie właśnie od Jarka w plastikowych pojemniczkach, to jest jeszcze inny gatunek wdowy. I przypomnę tylko, że to nie jest tak, że wszystkie wdowy to czarne wdowy i wszystkie wdowy są zabronione w Polsce, nie? Absolutnie nie. O ile dobrze pamiętam, rozporządzenie mówi nam o gatunkach tych niebezpiecznych, tak, że w Polsce tak bez odpowiednich zezwoleń nie można hodować tygrysa, nie można hodować lwa, nie można hodować jaguara, nie można hodować na przykład jakiegoś grzechotnika czy żmii gabońskiej oraz nie można hodować pięciu gatunków? Tak, pięciu gatunków wymienionych w dwóch załącznikach, właśnie wdów. No i między innymi na tej liście pięciu gatunków jest czarna wdowa, czyli Latrodectus mactans. A czarna wdowa to zestawienie dwóch słów, czyli czarna i wdowa, to jest według mnie tylko i wyłącznie przypisane do jednego gatunku, czyli właśnie do Latrodectus mactans, więc nazwanie tego pająka czarną wdową, no nie jest do końca poprawne, to jest po prostu wdowa i tyle. Takie prawdziwe czarne wdowy, tak, no w cudzysłowie prawdziwe czarne wdowy, czyli właśnie Latrodectus mactans, czy inne zabronione gatunki jak Latrodectus tam haselci, czy na przykład taki ciapkowany, co możemy go spotkać na południu Europy, o nazwie Karakurt, czy też Latrodectus tredecim guttatus, no to możecie spotkać na przykład na wystawach, które są organizowane tam w Sky Towerze we Wrocławiu, w Warszawie i tak dalej, nie? No to tam właśnie możecie spotkać te, tam możecie spotkać wałęsaki brazylijskie, tam możecie spotkać różne inne rzeczy, których taki zwykły Kowalski jak ja, no nie może sobie ściągnąć do chałupy, bo po co? No to co to jest? Słuchajcie, to nie jest tak, że każda wdowa ma polską pełną nazwę, tak jak, nie wiem, słoń afrykański, tak? Tak jak właśnie czarna wdowa. To jest po prostu wdowa z gatunku, który występuje na Madagaskarze i o ile pamiętam na Komorach, także typowo wyspiarski gatunek i nazywa się on Latrodectus menavodi. Ja już dawno temu miałem styczność z tym pająkiem, kiedy to wyhodowałem kilka samców, więc moja przygoda z nimi długo nie potrwała, jako że samce dość krótko żyją. No i na tym się zakończyło, a teraz właśnie jest możliwość nagrania wam, jak wygląda fajna, podrośnięta samiczka, a w zasadzie samiczki, no bo tych samiczek aktualnie mam cztery. W ogóle myślę, czy nie zrobić z nimi jakiegoś konkursu, bo to jest taki pająk, który no nie zrobi człowiekowi krzywdy, o tym jeszcze troszkę bardziej powiem za chwilę i tak. Ogólnie wdowy, czyli pająki, które są lśniące, czarne, z taką okrągłą dupką, które plotą sieci, no są zazwyczaj postrzegane przez ludzi niezbyt dobrze, tak? Szczególnie jeśli człowiek zobaczy, że jeszcze ma taki czerwony ornamencik na odwłoku, no to już jest w ogóle panika. Natomiast to też nie jest tak, że wszystkie czarne pająki z czerwonymi ornamentami na odwłoku to są śmiertelnie jadowite i należy się ich super bać. I tutaj świetnym organoleptycznym przykładem jest chociażby Steatoda paikuliana. To jest pająk, który wygląda przerażająco, jakby był umazany smołą. Dodatkowo posiada właśnie czerwone ornamenty, a tak naprawdę jest kompletnie niegroźny. I to jest bliska kuzynka chociażby ze Zusia Tłuściocha, czy fałszywej czarnej wdowy, o której też już kiedyś robiłem film. Tak naprawdę no, taki potencjalnie niebezpieczny jad ma tylko te tam pięć gatunków, reszta ma ten jad słabszy i dlatego też między innymi mogę je tutaj mieć totalnie legalnie, nie potrzeba na nie żadnego zezwolenia. No i właśnie Latrodectus menavodi jest jednym z takich pająków, które są czarne, które są błyszczące, które są typowymi pająkami sieciowymi. One mają może nie takie piękne sieci jak krzyżaki, czyli takie właśnie w kółeczku, natomiast te sieci są bardziej poplątane, nieregularne i tak dalej i służą im do łowienia ofiary, ponieważ te sieci są bardzo lepkie. No i taki Latrodectus menavodi jest pająkiem, jak sami widzicie, w sumie dość ładnym, szczególnie samice, jako że tutaj występuje u nich dymorfizm płciowy, tak? Samce są sporo mniejsze, takie trochę bardziej czerwone, natomiast samice
różnice no, są pękate, mają czarne, z grubsza, no, w większości czarne ciało, plus czerwone elementy na odwłoku i jeszcze takie ciapki, które nadają im bardzo fajnego, egzotycznego wyglądu. No bo wiecie, skoro to jest pająk z Madagaskaru, no to powinien wyglądać egzotycznie. No dobra, ale mam taką wdowę i czy jest jakieś niebezpieczeństwo, czy grozi mi coś, jak posiadam takiego pająka? I z doświadczenia tutaj po posiadaniu tych wdów, po posiadaniu innych latrodektusów, to powiem wam, że nie, serio, to są pająki po pierwsze bardzo nieskore do ataku, one, to są straszne cykory, no w skrócie, one uciekają, kryją się, jeżeli coś czują, że im zagraża, tak, że to nie jest potencjalna ofiara, która wpada w ich sieć, no to te pajączki momentalnie ratują się ucieczką, a nie, że będą tutaj się jakoś stawiać i nie wiadomo jakie cyrki robić. Po drugie, helicery tych pająków są tak tyćkie, że naprawdę wdowa musi być wyrośnięta, musi być duża i te wdowę trzeba by docisnąć do ręki w jakimś miejscu, gdzie skóra jest trochę cieńsza, żeby taka wdowa ugryzła człowieka i wpuściła mu jad. Także absolutnie nie ma się tu czego bać. Pająki nie pałają żadną agresją ani nic z tych rzeczy, więc są stosunkowo no naprawdę niegroźne. Tylko trzeba pilnować, żeby nigdzie nie uciekły, nie? Więc tutaj zalecałbym po prostu trochę odpowiedzialności przy nich i w sumie tyle. Z takich ciekawostek, które zauważyłem i to teraz możecie widzieć, to pająki z rodzaju Latrodectus mają dość ciekawą technikę takiego, nie wiem, odstraszania ofiary, coś takiego. Bardzo podobne drgania, chociaż tutaj ciężko to nazwać drganiami, to jest raczej, wiecie, takie powolne bujanie się na sieci, widziałem u nasoszników. Z tym, że u nasoszników wygląda to tak, że one się telepią w jedną i w drugą stronę, jeżeli no, czują się zagrożone. U wdów jest to bardziej flegmatyczne, jest to takie unoszenie się i nawet nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, czy to w ogóle zostało gdzieś kiedyś opisane, zaobserwowane. W każdym razie dość ciekawa technika. I nie widziałem tego u żadnych innych pająków sieciowych, żeby to robiły tak wolno. Także taka ciekawostka. Podsumowując, wdowy to są nie tylko takie pająki, które, wiecie, jak ktoś się spyta, co tam macie w terrarium, wy powiecie wdowy, to jest takie to są pająki, które są niesamowite do obserwacji. Są piękne, lśniąco czarne i w ogóle takie kontrastowe. No, wiadomo, że w świecie zwierząt to, co kontrastowe, to zazwyczaj kojarzy się z czymś, że jest niebezpieczne i takie faktycznie mogą być niektóre latrodektusy. Natomiast same pająki są świetne i naprawdę serdecznie polecam, bo ich hodowlanie niesie ze sobą jakiegoś nie wiadomo jakiego niebezpieczeństwa. Praktycznie to niebezpieczeństwo jest zerowe, a pajączek jest naprawdę prześliczny. Pajączki. Dobra, chodź tu, ziomek. No nie. Damn it. Jeszcze one są śmieszne, bo są takie dość zwinne i szybkie, szczególnie na swoich sieciach, to już w ogóle.